Nie? Że ja teraz kolega czyli o braku tej kreacji pieniądza, którą tu kolega opisał. Czyli jeżeli przychodzi pan A do banku A i wpłaca 100 dolarów, to 100 dolarów ma tam być. I nie ma, tak, nie ma takiej opcji, że on włoży 100 dolarów, a bank po prostu 90 pożyczy, czy 80, czy nawet 1 dolara na jakieś malutkie procenci. To jest to rezerwa. Ja wkładam i w każdej chwili mogę wyjąć. Te pieniądze są tam. Nikt im po prostu nie rusza. Jest tutaj dobry wstęp. Nie wiem, kto to powiedział. Natomiast to daje całą istotę. Wolny rynek nie opiera się na wolności i swobodzie umów, tak jak to teraz jest lansowane w pojęciu neoliberalizmu, ale na poszanowaniu własności prywatnej. Własność prywatna, czyli ja wpłacam do banku 100 dolarów i to 100 dolarów cały czas tam jest. Nikt nie narusza mojej własności. To jest tylko i wyłącznie jako skład, depozyt. Na początku przedstawię historię współczesnych podejść odnoszących się do stuprocentowej rezerwy bankowej. I zacznę od ustawy Pira, o której dużo mówił pan Hula Teresowa ponad miesiąc temu. To tak, Grenzel Pill to klasyczny liberał, on pełnił funkcję premiera Wielkiej Brytanii, wprowadził w życie fundamentalną reformę angielskiego systemu bankowego. Był on pod głębokim wpływem neoliberalnych ekonomistów, znanych pod nazwą szkoły walutowej, tak zwany Carnegie School. To była pierwsza grupa ekonomistów wykazujących, w jaki sposób ekspansja kredytu bankowego i wzrost emisji banknotów generują inflację i okresy boomu. Pewnie pan dosłownie się z tym nie zgodził, znalazł jakieś tam hiszpański stanowanki, ale już pomijmy to. Ta ustawa Pilla postanawiała pierwszy punkt. Każda emisja banknotu przez bank Anglii musi mieć 100% pokrycie w nowo nabytym złocie lub srebrze. Wtedy jeszcze banknoty nie były tak rozpowszechnione jak w tej chwili, że na równi z monetami, tylko to były kwity na złoto. To było ponad 150 lat temu. Nie można zakładać żadnych nowych banków emisyjnych emitujących banknoty, czyli nie można pokrywać fałszywych kwitów. Średnia emisja banknotów przez każdy istniejący bank krajowy nie może być wyższa od dotychczasowej kwoty emisji oraz banki będą tracić prawa do emisji, gdyby stały się przedmiotem fuzji lub wykupienia przez inny bank. Prawa to w różnym stopniu przychodziłoby na bankami. I od razu do takie zastrzeżenia wpisałem, po co bankami jako końcowym monopolista emitent i co z depozytami, chyba wspomnieli o depozytach. A tak naprawdę teoretycy z Carnegie School, tej angielskiej wersji szkoły walutowej, o tym zapomnieli. Amerykańscy o tym nie zapomnieli, ale to było już trochę później. Tak naprawdę to tutaj z jednej strony chcemy, innemu święca diabłu ogarek, jak się mówi, dajemy przywileje na Bank Anglii, a z drugiej strony udajemy, że jesteśmy liberalni i ograniczamy emisję fałszywych banknotów. Czyli to nie jest dla mnie fond. Co mówi nasz mistrz austriacki Ludwik von Mises? On w latach 20. proponował 100% rezerwę na wszystkie, teraz to jest podkreślone, nowo wyemitowane środki fiducjalne. Już wtedy mówił, że znowu nie bierze się z restrykcji, ale z ekspansji, która je poprzedziła. Czyli nie dlatego, nie jest źle wyświetlone, tylko dlatego, że wcześniej była fałszywa hossa. Mises powiada się za zniesienie banku centralnego, ponieważ dopóki on istnieje, zachodzi pokusa użycia go przy nadzwyczajnych, oczywiście jakaś wojenka, emeryturki, te sprawy, trudnościach budżetowych. Zastrzeżenie, dlaczego tylko nowo zainteresowane środki fiducjalne, skoro tych środków i kosztów depozytów już było wcześniej na rynku sporo. Friedrich von Hayek wysyła te same postulaty co von Mises, popiera standard wolnej bankowości, chce zdenacjonalizować pieniądz, no bardzo zdenacjonalizował nacjonalizmem w roku 40. I co ciekawe, to jest indywidualny i porządku ekonomicznego, próbuje stworzyć ideę pieniądza opartego na koszyku towaru. Nie końca złota, nie wierzę w złoto. To jest dziwne, bo z jednej strony Hayek jest najbardziej kojarzony z porządkiem spontanicznym, określa się jako taki klasyczny liberał, stary lik, a tutaj chce stworzyć jakąś nową innowację zamiast gdzieś to, co wytworzyła rewolucja społeczna. To taki niechajekowski pomysł.
i teraz kolejna bardzo ważna postać, mówi Lodba. Co on poczuje? System woli wartości jest wymogiem po prostu tej rezerwy, zniesienie banku centralnego, wprowadzenie czystego standardu złota. Czyli w zasadzie to samo są misje. I teraz Rothbard swoje propozycje opiera na solidnej podstawie prawnej. Tu jest historyczny. Twierdzę jednak, że zło zostaje popełnione wtedy, kiedy malwersant bierze pieniądze, a nie wtedy, kiedy jego pożyczka wychodzi na jaw. Czyli chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. Bo jest wtedy, kiedy kradniemy, a nie wtedy, kiedy ktoś nam to udowodni. Co oczywiście nie postuluje tutaj domniemania winy. Co to domniemanie niewinności powinno być w sądach. Chicago się urodziło, oni też się wywiązali z superstałą rezerwą. Szczególnie tarczy pisze o szkole, czyli tam Frank Knight, Simons, czy tam jeszcze był Fisher. Wskazywali na potrzebę stuprocentowej rezerwy z powodów wyłącznie praktycznych. Twierdzili, że dzięki temu polityka rządu będzie bardziej przewidywała typowy monetaryzm, nie potrzebujemy znieść nie banku centralnego. Wiadomo, pragną by to rząd całkowicie kontrolował podaż pieniądza i trzeba on rezerw. Typowy monetaryzm po prostu nie interesuje mi aspekty monetarystyczne, są zupełnie praktykami, co się robi. I teraz co postuluje dzisiejsza szkoła kwiatka? To się zrobiłem głównie na panu de Soto. Proponuję tak, całkowitą swobodę wyboru pieniądza, czyli możemy płacić, to nie jest tak, że nie wiem, tutaj karierowanie będzie to złoto, ale to może być srebro, to mogą być diamenty, to mogą być rzeczami na Pokémony, to cokolwiek co sobie wybierzemy. Może nawet rzeczami na Pokémony przydadzą się. System pełni swobody bankowości, czyli każdy po prostu tak jak może sobie otworzyć jakiś komis z telefonami komórkowymi, jakiś skład, może otworzyć sobie bank. Ile będzie przekonał tam pieniądze, będzie gwarantował bezpieczeństwo, może sobie otworzyć bank. Zobowiązanie wszystkich podmiotów w systemie wolnej bankowości do przestrzegania tradycyjnych zasad i reguł prawnych, zwłaszcza wymogów stuprocentowej rezerwy dla depozytów na rynku. Czyli bankowość pojęta przez tradycyjne prawo. Bankowość nie będzie działała na granicy prawa. Faktycznie to przed chwilą powiedziałem. Tak jak możemy opłacić sobie skład na przekowanie, jakieś depozyty, tak samo możemy zrobić bank. Bank będzie też wyróżniony na pieniądze, a nie powiedzmy jakieś tam inne. W jaki sposób oni będą przestrzegać po stuprocentową rezerwę? Słucham? W jaki sposób to by się miało praktycznie odbywać? To po prostu nie jest depozyt, tak już pan po prostu wjeżdża, oddaje mi pan 100 dolarów, ja trzymam pan przyjeżdżać na fundę. No przecież tak jest, że jak pojadę do banku, to dobrze. Właśnie tak nie jest, dlatego że dzisiaj, jeżeli pan płaci 100 dolarów do banku, to ja wiem, że pan nie przyjdzie, takiego prawdopodobieństwa zazwyczaj. Nie więcej niż po 10. I ja te 90 pożyczę jak koledzy. Ja wiem, co robi bank, tylko pytam, jak w praktyce wyglądałby ten rzeczywistość, że banki po prostu wszystko, co przyjęły, depozyt miałoby trzymać u siebie praktycznie, tak? Depozyt, nie w lokatę, nie w pożyczkę. Depozyt, jeżeli pan daje mu pieniądze na przechowanie, to są pana pieniądze, ja jestem tylko strażnikiem. Pan mi za to, ja panu nie płacę, tak jak dzisiaj powiedzmy, jeżeli ma pan ROR w banku, to pan dostaje od tego odsetu. Ale dlaczego? Powinien pan nie dostawać odsetu. Czyli lokata i nie jest depozyt, tak? Nie. Bo jeżeli jest lokata, to pan pożycza pieniądze bankowi na 3 lata, dlatego lokatu nie można zerwać, ale tego są poważne koszty. Natomiast depozyt, czyli, ROR, typowy, tak. Czyli jakieś terminowe oszczędności podlegałyby kreacji? Nie kreacji. To nie jest kreacja w tym momencie. Bo jeśli pan pożycza, to ja te pieniądze powiedzmy na 2,5 roku. Jeśli lokata jest 3-letnia, to ja na 2 lata i 11 miesięcy i 30 dni, 29, mogę pożyczyć komuś innemu. Nie mogę więcej niż na 3 lata, bo na 3 lata pan się o to zgłosi. Nawet jak się nie zgłosi, to już się na 2 lata. Czy te środki, które ja miał na rachunku jako moje, jako właśnie depozyt, jako depozyt, były. Nie podlegałyby teraz. Nie podlegałyby teraz. No to są pana pieniądze, bo właśnie jest dość. Czyli tak naprawdę to jest środki awista, podlegałyby zamrożeniu. Tak, to są depozyty na żądanie. Tak się to nazywa. Ja rozumiem. Czyli to podlegałoby jakimś sposobem, to była totalna kontrola. Kontrola, to cała kontrola każdego banku i każdy bank musiałby po prostu mieć przejrzystą ewidencję środków awista na każdą godzinę, tak? Że on tego nie robi.
Bo z rachunku pracownictwa pokusa jest taka, że no właśnie, tak, tam po cichu by to wyglądał na rynek, nie patrząc w ogóle na to. Ja bym chciał do dyskusji, na samym końcu zadam takie pytanie, jak to przestrzegać. Jest interesujący przykład od Barta, technika bankowości polecam, i więcej banków, mniejsza konkurencja. Bo jeżeli powiedzmy jest tak, że pani wpłaca 100 dolarów, ja kreuję 500, jest 100% rezerwa, tak? Ale ja ten depozyt pożyczam, czyli kreuję, robię coś nielegalnego do innego banku. No te pieniądze automatycznie wpływają do drugiego banku. Niech pan zauważy, że tutaj w takim systemie banki by pobierały usługę, tak jak jeżeli bank doszło na przechowanie, to pan płaci za ochronę. Te pieniądze przeze mnie jakby wykreowane trafiłyby do innego banku i inny bank automatycznie zażądałby przelania tych pieniędzy ode mnie. Tych wyemitowanych. I w tym momencie ja tylko znawam interes, bo te pieniądze musiałyby być. Czyli bank by nie